FIFA jestem. Gierwol w Japonii powróciłem. Jest Strong Zero. Wtedy było Mokitate, ale nie szkodzi. I Maguro mają, więc zjem śniadanie, dezynfekuję ręce. No i prawdopodobnie będę gwiazdą japońskiej telewizji, ale o tym już wkrótce. Os. Alkoholu od 2 miesięcy, więc zobaczymy, co się stanie, jak to wypije po 11-godzinnym lodzie. Sensei nadaje z ulicy tutaj przy stacji Kanda. W maskach chodzą ludzie, gdzie prawie wszyscy. No, tu pan nie ma, a tu pan już ma. Wszyscy mają bardzo, bardzo dobrze, a ja szukam mojego hotelu kapsułowego. Nigdy w hotelu kapsułowym nie spałem i teraz będę spał i zobaczymy, jak będzie. Dobra, ale się cieszę, że tu jestem znowu. Roboty też. Zostawić w takiej szafce na buty, taka strasznie, zobaczymy, upchałem buta. Dobra. W kapsułowym hotelu i muszę przyznać, że jest tak, jak sobie wyobrażałem. 510, gdzie jest moja 510? Tutaj będzie 510, okej. Ale ciasno. Ja pierdolę. Zaraz zobaczymy, czy ja się tam zmieszczę w ogóle. Tu moja szafka, super. Powiedzmy, że siedzę w tym samym miejscu co 3 lata temu. No, chyba. I tu po raz pierwszy piję Mogitate Strongu winogronowe. Dzisiaj już przyjechałem do Japonii i próbowałem w pociągu Strong Zero jakieś winogronowe, więc w parku nie, ale znalazłem coś strasznego. Nie wiem, co to będzie. Strong biały kwas. Będzie, nie wiadomo, co to będzie. Zaraz spróbujemy, ale najpierw przemycona przeze mnie kiełbacha. Nie wiem, jak to się udało, że udało mi się znowu wwieźć takiego kabana do Japonii. Proszę bardzo. Krakowska. No to jem. Ale serio, ja o tym zakazie naprawdę nie wiedziałem. Ale dobrze. Ponad kilogram kiełbachy. Dopiero na lotnisku zobaczyłem, że jest zakaz, ale na szczęście nie sprawdzali. Marku, no! No to co? Odpalamy tego Strong Sour. A, okej, okay, dobra. Zanim odpalimy, to coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, bo wiadomo, wirus nie zając, spsikam tym. Tylko nie wiem, czy to mi bardziej nie zaszkodzi, jak tym spsikam. Zobaczymy zaraz, co tu się będzie działo, jak tym to spsikam. I mam serwetkę, dostałem w sklepie serwetkę. Jestem w parku Ueno w Japonii. Serwetka nawilżana, mokra. Dobra, mogę tym to wytrzeć. Fuck. Pogorszyłem chyba sprawę tylko.
Dobra, zaraz zobaczymy, jak smakuje biały kwas. Kirin de Strong White Sour. Biały kwach. Coś nowego. No, bardzo jestem ciekaw, co to będzie. Uwaga, proszę Państwa. Jak was tu ustawić? Kiedyś piłem coś takiego tutaj, to się kerpi nazywało. Jakieś białe mleko, nie wiem co to było, kwas skowaty taki, to tak smakuje, jest to obrzydliwe. Szkoda, że jeszcze truskawkowy wziąłem, smak masakra. Przeżyliśmy chlebem trochę z Polski. Mamy chleb. Mamy kiełbasę, możemy piknik zaczynać. Jest to. I mamy oczywiście różne płyny do odkażania ran. Koronawirus. Mamy ten obrzydliwy strong. Biały kwas. Straszny. O Jezu. Nie polecam, Jurgiatowski Sensei. Tutti andiamo via piano. Zobacz, klatka dla palaczy. Kiedyś śmieszne. O, kurde, to spróbuj. Policjantów w środku trzech, nawet sakurkę tutaj mamy, się szykują tutaj do hanami. Zaraz będą tutaj mieli sakurę całą. No. A my zielone mamy, jedziemy dalej. Akihabara tam przed nami. Bandy soczy UN, ab, lajso. Takie żelki są. Może coś Amelka będzie chciała. Ale jeśli chodzi o naklejki. Naklejek od groma. Nawet nie wiem, co pokazać dokładnie. Koty wypukłe, japońskie znaki. Koty, nie koty. Taśmy eleganckie. Papiery jakieś w ogóle. Do Play-Doh. Nawet są te ciekawice, łyżyki precyzyjne, jakieś pędzelki, nie pędzelki, ale tylko jedna półka. Teraz przejdziemy do pomstrymy. I tu jeszcze brzydko mamy. Naklejki. Uwaga. A teraz z jaką prędkością jeżdżą karetki na sygnale w Japonii? Nic nie jedzie, nic nie stoi. Wiecie, jak w Polsce nie powiem co. Stop, światło, tak, przytrzymam.
No, pojadę, dobra, zielone mam, to pojadę szybciej trochę. Ten bus za nim zapierdala szybciej. O, taksówka go wyprzedziła, super! Sensei, tu Gierwiatowski sensei, to dla ciebie, zobacz jak Akihabara wygląda. No i ja, wiesz, tutaj wiem, że ty lubisz kimchi, zobacz co znalazłem, patrz. Udon. Czyli makaron mięsny z kimchi. Nie wiem o co chodzi. Masz. I tani nawet. 610 jenów za duży udon z kimchi. Proszę Państwa, jak szukacie pracy, to jest tutaj w restauracji. Arbeiter. 1150 jenów za godzinę od 5 do 22, czyli od 17 do 22, a od 22 do 5 1438 razy 3,6 to ile to jest? 50 parę złotych za godzinę, no spoko stawka. Do sklepu, gdzie kupiłem mundur ostatnio i proszę bardzo, tutaj fajnie tak pokazują, gdzie te mundury były widoczne. Tu widzimy na przykład Brata Pitta od Urzi. Tu mundury Superman. A. No proszę, proszę. To jest ten fajny sklep, gdzie nazistowskie mundury można kupić też.